Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj w troszeczkę niecodziennym wydaniu, ale zapraszam Was na haul halloweenowy. Tak jakoś wyszło, że w tym roku poszalałam, jeśli chodzi o zakupy stricte właśnie pod tą okazję, więc z tego tytułu głównie pod moją córeczkę tak naprawdę, która również lubi ten temat, zrobiłam te zakupy, więc jeśli jesteście zainteresowani, jakie gadżety można jeszcze dostać, bo mimo tego, że większość z nich jest z Lidla, to spokojnie jeszcze dostaniecie, to zapraszam Was do oglądania dalszej części. Powiem Wam, że podoba mi się ta stylówka, normalnie chyba się tak odstrzelę na Halloween. No to zacznę może od tej opaski, która jest u mnie na głowie i jest to opaska z dwoma pająkami na sprężynkach, którą wybrała moja córeczka i chyba którą ja zaadoptuję, bo ona chyba jednak przebierze się za strój tego diabełka, włoży ten strój diabełka, który dla niej kupiłam, więc ta opaska kosztowała chyba 12 zł. Myślę, że można ją spokojnie samemu zrobić. Ona ma tutaj jeszcze takie futerko, więc dla mężczyzn z krótkimi włosami może to ciekawie wyglądać. Można taką spokojnie, samodzielnie zrobić, ale tak naprawdę powiem Wam szczerze, że mi się w tym roku nie chce robić takich DIY i dosyć sporo już gotowych rzeczy kupiłam, więc lecimy dalej. Jeśli chodzi o opaskę, to już Wam ją pokazałam. Wspomniałam już o tym stroju dla mojej córeczki i to jest właśnie ten strój kupiony również w Lidlu, kosztował 30 zł, składa się z dwóch elementów, czyli sukienki oraz rogów, które są u niej w pokoju, ale pokażę Wam teraz sukienkę. Powiem Wam, że te stroje nie są wykonane z jakiejś super jakości tkaniny, ale za 30 zł, coś takiego, myślę, że nie ma co na jeden raz, na jeden wieczór przesadzać, jeśli chodzi o cenę przebrania, więc tutaj jak widzicie jest czerwona sukienka wykończona tutaj takimi czarnymi cekinami, poszarpanymi tutaj rękawami, takim a la fartuszkiem, z tyłu też jest troszeczkę czarnego tiulu, fajnie to wygląda, do tego są rogi, które za chwileczkę Wam przyniosę. Do tej sukieneczki są rogi, które są bardzo fajne, w których moja córeczka codziennie biega, więc mam diabełka w domu, więc taki set na Halloween myślę, że fajny dla dziewczynki. Była też chyba dziewczynka szkieletor, było już w sumie nie pamiętam. Dla chłopca był pirat, Dracula oraz kościotrów. Dla chłopców były po 25 zł, dla dziewczynek po 30 stroje, więc myślę, że tutaj pod tym względem naprawdę Lidl miał bardzo szeroką ofertę, jeśli chodzi o te przebrania, więc to tak. Nie wiem, co Wam tu teraz pokazywać, bo mam tego naprawdę bardzo dużo. Z przebrań mówię. Z przebrań zakupiłam sobie perukę. Perukę, która kosztowała 18 zł, 17,99 i zdecydowałam się na taką białą. Była jeszcze z czerwonymi włosami, z czarnymi. No, oczywiście ta peruka nie jest najwyższych lotów, ale to chyba moja pierwsza peruka. Na przybitce Wam ją założę, bo nie chcę tutaj teraz psuć mojej stylizacji, ale peruka jest właśnie z takich syntetycznych, białych włosów, platynka na 100%, więc można się powygłupiać na imprezie właśnie tematycznej, mając taką perukę, zobaczyć jak to wygląda w takiej peruce, więc na przybitkach zobaczycie mnie w tej peruce. Mówię, 18 zł, myślę, że cena spoko. Takich dużych gabarytów, jeśli chodzi o dekoracje. Zamówiliśmy dwie dmuchane dekoracje. Jedna z nich będzie to taki oto nietoperz dmuchany oraz dmuchana dynia, które są naprawdę dosyć sporych rozmiarów, a których ceny były bardzo atrakcyjne, bo taka dmuchana dynia kosztowała 6 zł, więc naprawdę fajna cena, troszeczkę musiałam tutaj płuc pluć, że tak powiem, w tą dynię, żeby ją napompować, ale naprawdę bardzo fajna. Jak dzieciaki będą, to mogą się nawet nią bawić tak jak piłką, więc super sprawa. Tutaj mam teraz Batmana, chciałam powiedzieć.
po prostu światło mi się zmienia tak, że idealnie nie będę musiała tutaj żadnych filtrów halloweenowych dawać, bo jestem tu trochę zielona, trochę niebieska, w zależności co wam pokazuję, teraz jasna, więc naprawdę efekty specjalne samo mi słoneczko robi. No i tutaj mamy bardzo dużego dmuchanego nietoperza i one mają tutaj jeszcze dziurkę, którą, przez którą można dać haczyk, zawiesić, gdzieś podwiesić, więc dekoracja myślę, że fajna za taką cenę. Fantastyczna sprawa, bo jeszcze duszek, szkieletor i chyba Frankenstein, więc naprawdę fajna, fajna sprawa. Z kolejnych rzeczy wzięłam taką oto silikonową foremkę, z której planuję zrobić czekoladki. Po prostu wleję tutaj płynną czekoladę i będziemy mieć czekoladki w kształcie czaszki oraz dyni. Jest tutaj ich 8. I ona jedna chyba kosztowała 15 zł, czy jakoś tak. Tutaj jeszcze producent sugeruje, że można na przykład zamrozić sok, zrobić galaretkę. Myślę, że galaretka nie da rady, ale sok i zrobić takie właśnie kostki lodu w kształcie właśnie tych wzorów. Myślę, że super. Ja planuję zrobić czekoladki, może jeszcze je wypełnię jakimś dżemem albo coś w tym stylu. Fajna sprawa, idę do zmywarki i będę niedługo tworzyć takie fajne rzeczy. Kolejną z ozdób będzie to łańcuch świetlny. Łańcuch świetlny składający się z 10 nietoperzy. Ich akrylowych nietoperzy, były jeszcze pająki, dynie oraz oczy. I my zdecydowałyśmy się z córeczką właśnie na pająki. One są nie na pająki, tylko na nietoperze. One są tutaj na baterie. Baterie są dołączone w zestawie. Kosztował chyba 17-18 zł i świecą na biało, więc można to jakoś fajnie zaaranżować przy stole, czy przy wejściu nawet powiesić, więc myślę, że też bardzo fajna sprawa. No i moja córeczka lubi nietoperze, pająki i te tematy, więc fajna sprawa. Taki łańcuch świetlny, myślę, że jakoś go tutaj zaaranżujemy. Zawsze w ofercie Lidla, bo to wszystko, co wam teraz pokazałam, to jest z Lidla, więc żeby nie było. Zawsze w ofercie Lidla są naklejki. Tym razem zdecydowałam się na takie naklejki, gdzie tutaj są przestrzenne takie sowy w stylizacji wiedźmy, a tutaj są takie świecące, brokatowe, delikatnie. Planuję zrobić takie torebki z łakociami, bo co roku przychodzą do nas dziewczynki przebrane właśnie w temacie halloweenowym i w zeszłym roku również takie saszetki im dałam z łakociami, więc myślę, że to fajna sprawa, a w tym roku ozdobię jeszcze dodatkowo takimi naklejkami, myślę, że to będzie fajnie wyglądało i też są takie fluorescencyjne, które pod wpływem ciemności i naładowania światłem też świecą, więc na drzwi są bardzo fajne. W zeszłym roku je mieliśmy i super się sprawdziły. Mam jeszcze kilka rzeczy z Pepco oraz przekąski, więc przekąski zostawię może na koniec. Pokażę wam rzeczy z Pepkacza, jakie dorwałam w temacie Halloween. Zakupiliśmy takie oto wiaterko dynia, do którego można wkładać łakocie, można je zaaranżować właśnie na stole jakoś, bo nie wiem, czy moja córeczka będzie chodzić, czy nie. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, czy będzie zdrowa i tak dalej, jeśli chodzi o podróż po wieczorem po łakocie. I taki oto kubełek kosztował 5 zł, był jeszcze w wersji fioletowej, spory. Można nawet tutaj włożyć kwiat i zaaranżować jako doniczkę. Naprawdę bardzo fajna sprawa i stwierdziłam, że na pewno musimy to wziąć. I w strefie wyprzedażowej była również taka torebka chyba w 3 różnych wzorach. Ta mówi od razu, o co chodzi, i kosztowała złotówkę, przeceniona z 4 zł na złotówkę, więc myślę, że też bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o ten temat. Zobaczymy, czy uda nam się ją jakoś wykorzystać, jak nie, to będzie na następny rok. Jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy ozdobne, z Pepco kupiłam mojej córeczce spinkę w kształcie duszka. Były chyba jeszcze nietoperek, ale ona wybrała właśnie duszka i to jest taka, którą jak się przypnie, no to widać.
Cię duszy Krishna. Na głowie zaczepionej bardzo dobrze go widać. Brokatowy, przestrzenny, bardzo fajna sprawa. Kosztowała 4 zł. Tak, 4 zł. Taka spineczka jako bonus. Ona jeszcze będzie tym Halloween żyła jeszcze przez kilka dni po i w chwili obecnej też żyje. Tydzień przed, bo te rzeczy już chwilę u mnie leżą, ale akurat jest teraz okazja, żeby nagrać Wam, pokazać i mam nadzieję, że jeszcze zdążycie je dorwać. Z takich jeszcze rzeczy halloweenowych, Stepko, za 4 zł kupiłam czarno-pomarańczowe balony, które na pewno nam się przydadzą, bo jest to okres urodzinowy u nas w domu, więc na pewno się przydadzą. Jeśli przyjdą do nas dzieciaki, to jeszcze mam tutaj balony, które można zaaranżować, a nie, one już mają na sobie narysowaną dynię, jakąś mumię i pająka, więc te baloniki też można napompować i fajnie zaaranżować w wystrój mieszkania. Czarno-pomarańczowe słomki, które są chyba z Oszą, z czego się nie mylę. No i zostały mi tylko te przekąski, które chcę Wam pokazać. I te przekąski będą z Lidla. Lidl ma bardzo szeroką gamę, jeśli chodzi o przekąski na Halloween, które są już dużo, dużo wcześniej. Co roku kupujemy te oto oczy, które są taką pianką, w środku mają troszeczkę żelki, są takie mięciutkie, zapakowane właśnie w takie opakowanie w kształcie oka i z nimi można zrobić bardzo fajne zdjęcie, na przykład oko z buzi albo przyłożyć do oka, włożyć za okulary, bardzo fajna rzecz. Fakt faktem, jest ich tu tylko 4 w opakowaniu, a opakowanie kosztuje chyba około 5 zł, więc dosyć drogie, ale bardzo efektowne, myślę, że super sprawa, jeśli chodzi o łakoci na Halloween. Też zawsze kupujemy te zęby Drakuli, które są żelkami, bardzo je lubimy, też można się bardzo pośmiać, robiąc sobie zdjęcia z nimi, więc super, super sprawa, jeśli chodzi o Lidla i chyba też kosztują 5 zł. Następnie w tym roku, już otwarte Wam pokażę, w tym roku też są takie żelki w kształcie mózgów kolorowych i po prostu ta żelka ma kształt mózgu, w środku jest jeszcze soczek, galaretka, więc naprawdę super, super to wygląda i też są smaczne, więc super sprawa. Takie oto czekoladki w woreczku, które mają w środku te takie groszki, które eksplodują w buzi i są bardzo fajne. I mamy tutaj dynię, drakulę oraz wiedźmę. Można do takich paczuszek dla dzieci wrzucić tematyczny taki cukierek, myślę, że również bardzo fajna sprawa. No i chipsy, chipsy w kształcie duszków, nietoperzy i chyba tych. A nie, tu są chyba tylko nietoperze, widziałam też pajęczyny i tak dalej, więc mówię Wam, jeśli chodzi o halloweenową ofertę, jeśli chodzi o takie smakołyki w Lidlu, to jest bardzo szeroka. Są jeszcze marshmallow w kształcie duszków i różne inne, więc serdecznie Wam polecam odwiedzić Lidla, jeśli macie go w okolicy, bo tam, jeśli chcecie zorganizować imprezę tematyczną, w moim jeszcze było bardzo dużo tych rzeczy, jakichś masek, jakiś opasek, naprawdę mnóstwo tych rzeczy, ja dostosowałam je do tego, co potrzebujemy, no i niedługo biorę się za aranżację domu, postaram się Wam, zastanawiam się, czy nagrać Wam vloga właśnie z Halloween, jeśli jesteście zainteresowani, to dajcie znać, nagram. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten hol zakupowy pod względem ozdób, dekoracji, innych rzeczy, jeśli chodzi o Halloween. My się w ten dzień bawimy, jeśli się nie dopowiada do tego żadnej ideologii, myślę, że jest to super, super pretekst do tego, żeby się bawić, więc mam nadzieję, że coś Wam tutaj się spodobało. Dla dzieciaków mnóstwo opcji, więc może coś podpatrzycie, a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!